tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co musisz zrobić, jak straciłeś prawo jazdy po dwukrotnej, powtarzam, dwukrotnej utracie przytomności, ale tak naprawdę nikt u Ciebie nie wykrył padaczki, ponieważ wszystkie badania zlecone później wychodzą prawidłowo. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę tradycyjnie od zapytania mojego widza. Witam Pana, w październiku 2013 roku, jadąc samochodem doznałem krótkiej utraty przytomności i możliwe, że było to nawet zaśnięcie za kierownicą, ponieważ byłem po nocnej zmianie i wysiłku fizycznym. Wjechałem w znak drogowy, policja oczywiście zgłosiła sprawę do Wydziału Komunikacji i dostałem pismo o konieczności stawienia się na badania do WOMP. Termin badania wyznaczono mi na marzec, udałem się do Krakowa, zmierzono mi poziom cukru we krwi, zrobiono EKG i do godziny 13 byłem na czo, ponieważ miałem mieć powtórzone badanie cukru. No tutaj coś musiało z tym cukrem wyjść, skoro badanie zostało, czy zostało zlecone powtórzenie tego badania. No i właśnie koło 13, będąc na czo tyle godzin, znowu straciłem przytomność na minutę i w ten sposób zakończyłem badania w Krakowie. Oczywiście dostałem decyzję o utracie prawa jazdy na 2 lata, odwołałem się od decyzji, pojechałem do Sosnowca. Tam oczywiście też wszystkie badania wyszły dobrze, jednakże decyzję podtrzymano. Dodam, że nikt nie stwierdził u mnie padaczki. Miałem 3 razy wykonane badania EEG, rezonans magnetyczny głowy, tomograf. Wszystkie badania wyszły dobrze. I jaka jest szansa, że odzyskam prawo jazdy? Jak postępować, żeby po 2 latach dostać z powrotem zdolność do prowadzenia pojazdów? Ból, ból, ból. No cóż mogę powiedzieć, że gorszego pecha, aby mieć utratę przytomności w WOMP-ie, trudno sobie wyobrazić. No w pewnym sensie przypieczętowało to los tego kierowcy, naoczny jakiś dowód, że utraty przytomności u niego potrafią wystąpić. I nie ma to w tej chwili specjalnie znaczenia, że nie wykryto padaczki, bo nastąpił tak zwany napad o symptomatologii padaczkowej. No, ale uczciwie trzeba przyznać, że w tym nieszczęściu jest jakieś szczęście, bo stwierdzenie padaczki znacznie by utrudniło odzyskanie prawka. Sytuację tą opisuje fragment rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego badań kierowców. Jest to wskazówka, jak lekarz powinien postępować. I przeczytam. W przypadku wystąpienia u osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy innej utraty świadomości, zaburzenia świadomości lub napadowych zaburzeń ruchowych o symptomatologii padaczkowej, konieczne jest dokonanie oceny z uwzględnieniem ryzyka ponownego wystąpienia tych zaburzeń podczas kierowania pojazdami. I lekarz neurolog określa wymagania dotyczące dalszej obserwacji oraz może wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami. Czyli wniosek jest taki, jest napad, a neurolog decyduje, co z tym fantem dalej robić. W przypadku wystąpienia pierwszego lub pojedynczego nieprowokowanego napadu o symptomatologii padaczkowej orzeka się brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy, jeżeli osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą 6-miesięczny okres bez napadów. I odniesienie do sytuacji naszego kierowcy, ponieważ właśnie ten kierowca doznał w WOMP drugiego napadu, no to pewnie ten okres został mu wydłużony do 2 lat według terminu ustalonego przez neurologa z WOMP. Natomiast bez tego napadu miałby prawdopodobnie szansę na standardowe pół roku, no, które wynika z rozporządzenia i fragmenci, którego Ci wcześniej przeczytałem. Zasadnicze pytanie, no co dalej robić? I paradoksalnie tak powiem, no w zasadzie nic, no. Oczywiście jeżeli się napady nie powtórzą. Ale warto, abyś się kontrolował okresowo u neurologa, no poprzez oczywiście lekarza rodzinnego, bo konsultacje neurologiczne są wyznaczane za parę miesięcy. Natomiast czas szybko mija, licznik Ci bije, a brak dokumentacji medycznej tylko odroczy odzyskanie prawka. I żeby było to jasne, trzeba mieć trochę dokumentacji medycznej od neurologa i troszeczkę od lekarza rodzinnego, nawet gdyby miała być to dokumentacja typu, że chodziłem do neurologa, kontrolowałem się i się nic nie działo. No bo jakoś musisz udokumentować to, że po prostu nie miałeś napadów. Nikt Ci na słowo nie uwierzy. I oczywiście po tych 2 latach, po tym całym czasie
z pełną dokumentacją z neurologicznych wizyt kontrolnych, zgłaszasz się do WOMP, poddajesz się kolejnemu badaniu. No mam nadzieję, że już będziesz wiedział, że o 13 no nie możesz być tak do bólu nadczo i że będą to jakieś mniej stresujące dla Ciebie okoliczności i prawko odzyskasz. Na tym kończę. Koniecznie skomentuj to wideo poniżej, jak miałeś podobną sytuację. Oczywiście z utratą świadomości nieznanego pochodzenia. Wystarczy, że tak przesuniesz myszką troszeczkę to wideo do góry, natomiast pojawią się tam komentarze poniżej. No i oczywiście napisz, jak to skończyło się w Twoim przypadku. No, zasady WOMP nie są zbyt, że tak powiem, korzystne dla chorych, którzy mieli jakieś napady. Z reguły są jakieś okresy roczne, dwuletnie pozbawienia Cię prawa jazdy. To jest takie, powiedzmy, minimum. Natomiast jeżeli nie jesteś moim widzem, koniecznie dokonaj subskrypcji mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy i w ten sposób co parę dni dostaniesz jako pierwszy moje kolejne filmiki. Tutaj są po mojej prawej, po Twojej lewej stronie linki do subskrypcji. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Znam przypadek z WOMP-u dolnośląskiego i niestety jeden dżentelmen, też chory na cukrzycę, poszedł się przebadać i doznał napadu ciężkiej hipoglikemii, oczywiście w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. No i niestety pozbawiło go to też prawa jazdy na dość długi okres. Także miał wyjątkowego pecha.